Dzień dobry, witajcie na kanale Make Up After 40. Słuchajcie, pozmieniały mi się plany. Totalnie miałam właśnie dzisiaj z Wami przetestować nową australijską markę. Ona się nazywa, czekajcie, Be Yourself. Be Yourself, rodzinna australijska marka stworzona w 2004 roku przez dwie siostry z doświadczeniem w modzie. Dobra, słuchajcie, ponieważ jest to coś, czego totalnie nie znam, Rossmanowa nowa marka weszła do Rossmana, więc odkładam na następny film i obiecuję, że następny film będzie właśnie z tymi taniuszkami. Ale dzisiaj, ponieważ mam dosłownie godzinę i 15 minut do mojego spotkania, a dzisiaj zaczynam cykl kilku spotkań z panią psycholog, która odczarowuje menopauzę. Ponieważ, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie na zasadzie warsztatów, czy to będzie na zasadzie psychoterapii, opowiem Wam na pewno, na czym to polegało. Jestem bardzo ciekawa jej podejścia do kobiet z menopauzą. Ja nigdy nie miałam takiej możliwości porozmawiania z kimś innym. To zawsze ja pomagam dziewczynom, natomiast ponieważ bardzo dużo dziewczyn zwraca się do mnie z różnymi problemami, myślę, że właśnie one wynikają z tego okresu okołomenopauzalnego, wtedy kiedy my wkraczamy w inne życie, tak? Jakby przeobrażamy się z gąsienicy w motyla, dojrzewamy i tak naprawdę czasami niektóre z dziewczyn przestają się czuć kobietami, bo my mamy taki stereotyp w głowie, tak? Nas tam nauczono, tak? Takie mamy jakby, jakby to powiedzieć, mamy tak po prostu wpojone, że kobietą się jest wtedy, kiedy dostaje się okres, a wtedy, kiedy ten okres ginie, raptem pojawia się stara baba na moczarach, nie? I właśnie czasami jest ciężko przejść przez ten okres jakby bycia tą starą babą i bycia tą dziewczynką. Ja myślę, że ja bym chciała jakby umieć być po środku i umieć to właśnie przekazać moim dziewczynom, które zwracają się bardzo często do mnie z różnymi właśnie takimi niemocą, taką, wiecie, psychiczną, dopasowania się do tej nowej sytuacji. Czasami po prostu zwykła rozmowa poprowadzona w dobrym kierunku i z dobrym doborem słów albo z dobrymi pomysłami może bardzo dużo pomóc. Dlatego też my czasami rozmawiamy o różnych sprawach ze swoimi przyjaciółmi, tak? Natomiast w tej chwili no tak się porobiło, że ludzie czasami bardzo odsuwają się od innych ludzi. Myślę, że pomógł w tym COVID i no i to, co było przez te dwa lata, prawda, że siedzieliśmy sami w domu i tak dalej. Dobra, koniec tematu mojego spotkania. Właśnie dlatego zdecydowałam się na inny makijaż, czyli na makijaż takimi kosmetykami, które mam sprawdzone, których niekoniecznie znacie, ale dzisiaj, moje drogie, pokażę Wam jeszcze fajny sposób, który ostatnio na sobie przetestowałam i myślę, że działa. Nakładania korektora. Zaraz Wam pokażę, bo myślę, że to będzie też fajny sposób dla kobiet, które mają właśnie taką pogłębioną, jak ja, dolinę łez ze starości. Ja się śmieję, że już ze starości. Które mają zasinienia pod oczami. Pokażę Wam fajny trik na nakładanie korektora. No i dzisiaj będzie paleta Say Yes Honeymoon Palette i to będzie właśnie paletka Dessi, także zapraszam. Wiem, że był przydługi wstęp, ale sorry, dzisiaj po prostu mam jakoś tak mało czasu. Jedziemy. Makijaż zaczynam od nałożenia podkładu Lancome Tint Idol Ultra Wear. Ten podkład już u mnie widziałyście, ja sobie mieszam dwa kolory, bo mój 235N już mi się skończył, więc mieszam sobie kropelkę 315C i dwie kropelki 105W i to sobie mieszam na takiej podkładeczce specjalnej, nie wiem jak to nazwać, tacka do makijażu, do produktów makijażowych z MAKA. Zwykle to robię na dłoni, ale dzisiaj wyciągnęłam tackę, żeby było bardziej profesjonalnie, słuchajcie. Więc tak, nałożymy sobie najpierw, gdzie ja mam tutaj, a mam jakieś lusterko, nałożymy szybko podkład.
powiem Wam, że ostatnio on wyparł mój ukochany Yves Saint Laurent All Hours i zauważyłam, że już odruchowo sięgam po niego, bo on naprawdę pięknie wygląda na twarzy i się długo utrzymuje i wygląda bardzo, bardzo naturalnie. Co prawda trochę mam zawsze kłopot, bo muszę dwa podkłady mieszać ze sobą, bo już mi się tamten skończył, a z kolei mam, wiecie, szkoda mi też kasy na kupowanie nowego, jak mam inne kolory, więc z tych innych kolorów po prostu robię coś dla siebie. Teraz przechodzimy do korektora i tak jak mówiłam, pokażę Wam fajny trik. Ja mam w ogóle dwa różne korektory, mimo że tej samej firmy, Tarte Ultra Creamy, bardzo fajny korektor i Tarte Shape Tape Radiant. Ten ciemniejszy to jest kolor 29N, a ten jaśniejszy jest 20S. I teraz robię tak, że tym ciemniejszym kolorem stawiam sobie taką pieczątkę w kąciku wewnętrznym. Robię sobie takiego trochę motylka, można powiedzieć. O! Okej. Okay. Czyli mam takiego ciemnego motylka. Później do tego motylka doklejam jaśniejsze skrzydełka. Okej. Okay. Czyli jaśniejszy korektor tak jakby idzie za tym ciemniejszym. Co mi to da? Da mi to, że finalnie będzie ciemniejszy korektor, ogólnie dążę do tego, żeby korektor był bardzo zbliżony do koloru twarzy, żeby nie był jaśniejszy. Wtedy nie pogłębia mi się tak jakby optycznie różnica między okiem a dalszą częścią twarzy i to też powoduje, że dolina, która mi się robi taka, wiecie, dolina łez, która mi się robi taka bardziej głębsza, ona nie jest podkreślona, tylko fajnie się scala z całością. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda na załączonym obrazku, tylko dajcie mi to ładnie rozprowadzić. I tutaj, jak widzicie, gąbeczka, malutka gąbeczka Boho Beauty. Ja ostatnio pokochałam te gąbki, kupiłam sobie właśnie takie cztery gąbeczki w komplecie i kupiłam gąbkę dużą z małą i powiem Wam, że ta mała daje radę, bardzo fajna jest, bo oczywiście można sobie paluszkiem ten korektor ładnie rozprowadzać, ale myślę, że jakby nie ma nic lepszego niż gąbka, także tak to wygląda. Ok, jeszcze wrócę do podkładu. Voilà, mamy to. Dobra, kolejna rzecz, którą biorę, to będzie bronzer. I ja dzisiaj, mam tutaj, słuchajcie, to znacie już i bardzo polecam. Bronzer Charlotte Tilbury, bardzo polecam. Nie będę dzisiaj nakładać na mokre, dzisiaj polecą suche produkty. Po tym spotkaniu mam jeszcze nagrywki takie, powiedzmy, że modowe, więc nagrywam filmik ze stylizacją swetra, więc też chcę, żeby ten makijaż, wiecie, był taki jakby sprawdzonymi kosmetykami, żebym się dobrze w nim czuła, żebym nie musiała zmywać i malować się na nowo. Więc Charlotte Tilbury uwielbiam. Nie mówię, że wszystko jej uwielbiam, natomiast ten bronzer bardzo mi podpasował, bardzo. Ma taki fajny kolor, idealny dla mnie. Tutaj sobie jeszcze na czoło. Czoło tutaj też, jak robię, to staram się uzyskać taki trójkąt. Tutaj tak. Tak to robię zawsze właśnie, żeby uzyskać taki jaśniejszy trójkąt. O! Trochę jeszcze przybrązowić kolczyki. W ogóle kolczyki to oczywiście kitulec. Polecam zajrzeć na stronę. Wzięłam do ręki róż od Lancome już tak z przyzwyczajenia, ale ja przecież miałam tutaj
ten róż Wam pokazać z paletki i bronzer z paletki miałam pokazać, ale bronzer jest, słuchajcie, bardzo ciepły, więc dobrze, że tego nie zrobiłam. Przechodzimy do różu. Ten róż jest fajny, powiem Wam, bo ja już go sobie nakładałam. O! I to, co lubię też w tych paletach, słuchajcie, że nakładając, ja od razu czuję bardzo ładny zapach, taki kobiecy, elegancki zapach i to jest taki zapach ekskluzywnego kosmetyku, wiecie, naprawdę, są takie zapachy, które kojarzą Ci się z jakimiś wysokopółkowymi kosmetykami, więc naprawdę im z tym zapachem tutaj wyszło. Mhm. I ten ten róż jest też taki, słuchajcie, z drobinką złotą, więc też bardzo ładnie wygląda na policzku. Ja w ogóle jestem niewyspana strasznie, ale to już inna sprawa. Mój mąż dzisiaj nie mógł spać i powiem Wam, że ochrzaniłam go. Mówię, kurczę, jak nie możesz spać. No on sobie włączył, nie wiem, jakoś tak mówił, że go skrytynizowało i zamiast wyjść do innego pokoju, to po prostu włączył mi, my nie mamy telewizora, ale mamy taki monitor, do którego jest podłączony tam Netflix i różne inne rzeczy, więc włączył ten monitor, włączył sobie jakiegoś tam Netflixa i niby po cichutku oglądał, ale to już mnie przebudziło i właśnie dostał rano ochrzan, mówię, kurczę, bo w nocy nie chciałam, nie miałam siły go ochrzaniać, ale rano mówię, przecież mogłeś wstać i wyjść do innego pokoju i odpalić sobie Netflixa w innym pokoju, no mówię, nie pomyślał. Dobra, paleta. Zaczynamy od najjaśniejszego cienia i najjaśniejszy cień, jak zwykle u mnie, ląduje w kąciku wewnętrznym i położymy go też na łuku brwiowym. To będzie szybki makijaż, taki szybki makijaż, szybkie 50-latki. Słuchajcie, ja nie lubię godzinami siedzieć przed lustrem. To mnie znacie, wiecie, że ja lubię, jak jest ładnie, oczywiście, że jak jest ładnie, jak jest idealnie, oczywiście tak. Natomiast ładny, idealny makijaż można zrobić naprawdę w 40 minut, nie trzeba siedzieć godzinami przed lustrem, żeby, wiecie, blendować. Także jeżeli masz dobrej jakości cienie i wprawną rękę, to możesz to robić po prostu w 3 razy krótszym czasie. Następny cień to jest ten jasny brąz. I tutaj sobie konturujemy oko, prawda? Czyli o, tak zrobimy. Konturujemy. I tu włosek. Jak konturujemy, to wyciągamy go w kierunku skroni. A jakże? Oczywiście, że tak. I wracamy już pod spodem, czyli dolną powieką. Mhm. Tak, i jak widzicie, nie trzeba tego robić godzinami. Można to zrobić szybko, łatwo i przyjemnie. I teraz sobie tym pędzelkiem od jaśniejszego blenduję granice i zobaczcie, jakie jest fajne wtedy przejście. Nie ma takiego, wiecie, odcięcia, że tu jest ciemniej, tu jaśniej, tylko robimy sobie przejście i mamy oko dosłownie przygotowane. Robimy też z drugim okiem to samo i ja dzisiaj, słuchajcie, zrobię sobie kreseczki, ale Wy zamiast kreseczek możecie po prostu sobie ciemniejszy cień wrzucić w kącik zewnętrzny i to też będzie spoko. Powiedzcie, jeżeli macie taką powiekę, która jest powieką opadającą i nie robicie kresek, to ten sam cień, który Wam zaraz zaprezentuję, możecie sobie wrzucić właśnie. Możecie pomalować sobie zewnętrzny kącik i będzie ok. Znowu wracam do pędzelka z jasnym cieniem i blendujemy granice. Mhm. Teraz patrzymy przodem do przodu, żeby było mniej więcej. Czasami, słuchajcie, jest
są cienie intensywne, czasami się z jednej strony bardziej rozblendują, z drugiej mniej. A ja lubię, jak jest z jednej i z drugiej strony bardzo podobnie z intensywnością. Zresztą tak wtedy tylko makijaż dobrze wygląda. Może jak dzisiaj się rozgadałam, słuchajcie. Okej, mamy to. Teraz biorę sobie. Aha, ostatnio dostałam, słuchajcie, chciałam Wam pokazać. Ostatnio dostałam pędzelki z Hulu, od Hulu. Dostałam 6 pędzelków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gdzie jest szósty? No nie wiem, gdzie jest szósty, słuchajcie. No dobra, pokażę Wam 5 pędzelków do brwi, z czego 3 są takie większe, płaskie. Znaczy one ogólnie są cienkie i płaskie, to akurat lubię. 3 są większe, 3 są mniejsze, tego trzeciego nie wiem, gdzieś mi tutaj, nie wiem gdzie, gdzieś zgubiłam. Zaraz pewnie się znajdzie, jak nie będzie potrzebny. Więc te wykorzystuję do malowania kresek, a te wykorzystuję właśnie do podczyszczania. Do podczyszczania sobie makijażu, właśnie jak kreska, coś tam wiecie, chcę doczyścić korektorem, to wykorzystuję te, bardzo fajnie się sprawdzają. Dobra, teraz będę robić kreskę Hulu P176. Cień nazywa się Marrakesz, najciemniejszy brąz w palecie. Po prostu sobie moczę pędzelek i robimy kreseczkę. Dobra, i właśnie teraz biorę sobie większy pędzelek i podczyszczam. Nie potrzebuję do tego dzisiaj korektora. Tu kreski mi wyszły dosyć symetrycznie i dosyć, tak wiecie, idealnie. Więc jeszcze tylko tu i tu i zrobione. Ostatni cień Pari. I to jest taki, ja wiem, jak to powiedzieć, bardzo delikatny, złoty kolor. Czekajcie, zaraz Wam pokażę na swatchu, jak to wygląda. Okej, trochę złota na powiece. Okej. Zapomniałam o brwiach, więc jeszcze wracam do brwi i pokażę Wam jeszcze fajną kredkę, naprawdę fajną kredkę do ust, którą ostatnio zupełnie przez przypadek odkryłam. Przysłano mi do testów i one tak trochę leżały i są się dobra, no takie grube, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Sobie myślałam, bo one dosyć grube są, jak na kredki. Ja ostatnio przyzwyczajona jestem do tych kredek, wiecie, Charlotte Tilbury, albo teraz te kredki, które wypuścił Daniel Sobieśniewski. To wszystko jest, wiecie, takie cieniutkie, drobniutkie, a tutaj pojawiła się taka seria z grubymi kredkami, ale one robią robotę na ustach, zaraz Wam pokażę. I nie są drogie. Zapomniałam powiedzieć, czego użyłam, to jest brow marker od Pierre René, kolor brown, i on jest dosyć chłodnym kolorem, co mi się akurat sprawdza. Tam są chyba 4 kolory, możecie sobie zajrzeć na stronę, jeżeli nie znacie tych produktów, bo są bardzo dobre. Kiedyś bardzo, bardzo często używałam taki mazak do brwi, czy tam flamaster, nie wiem jak to tak powiedzieć, liner do brwi, który nazywał się Lift and Snatch od NYXa. A to jest taki jakby coś bardzo podobnego, też fajnie rysuje, fajnej jakości, długo się utrzymuje, jak już postawisz tą kreskę, to ta kreska jest, nie rozmazuje się, nie marzy się w ciągu dnia, nie ma, tak wiecie, że była, a nie ma, także jest na brwiach, fajnie się utrzymuje, więc polecam bardzo, jeżeli nie znacie produktu, a lubicie właśnie malować się w ten sposób, czyli nie używacie
cieni, a raczej właśnie takich markerów, no albo kredek, no to ja bardzo polecam. Właśnie zobaczyłam, że mi się aparat wyłączył i nie widziałyście momentu nakładania na rzęsy tego tuszu. To jest Lash Me od Gosha i powiem Wam, że on nie jest zły ten tusz, ale musiałam jednak sobie poprawić rzęsy tym Idolem Lancome, bo on mi jednak, nie wiem, ja go dopiero drugi raz nakładałam, czy trzeci raz nakładałam, więc nie wiem, może jeszcze będzie, może jeszcze popracujemy nad nim i może, wiecie, czasami tusz potrzebuje, tak jak to mówiłam, się utlenić, czy trochę zestarzyć, żeby lepiej wyglądał na rzęsach, więc jeszcze nie odpuszczam, bo potencjał ma. Ma dosyć fajną szczoteczkę. Jeżeli ktoś lubi takie małe, zgrabne, silikonowe, to jak najbardziej. Natomiast musiałam poprawić jeszcze tym Idolem od Lancome. Okej, dobra. Słuchajcie, do zamknięcia makijażu brakuje nam jeszcze ust. I tutaj mam dla Was hit, naprawdę duży hit, też Gosh, firma Gosh, kredka, którą bardzo polecam. Mam kilka odcieni, nie wiem, czy ja mam je wygrzebać, chyba je wygrzebię i Wam pokażę jeszcze swatche, bo one są 4 albo 3 albo 5, teraz zobaczymy ile. Zobaczcie, to są kolory, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kolorów, wszystko to są kolory nudziakowe. Przepiękne. Ja dzisiaj nałożę sobie numer 2. Co jeszcze, o czym jeszcze chciałam powiedzieć, to, że sprawdziłam teraz, cena jest 65 zł, czyli nie są jakieś takie, wiecie, tak jak Dasso, kredki Daniela Sobieśniewskiego, które są po 20 tam kilka złotych. Tu jest 65 zł, ale tu mamy kredkę, która tak naprawdę uważam, że może spełnić zadanie kredki i pomadki. I z drugiej strony mamy też matujący top, który utrwala nam tą kredkę. I naprawdę ta kredka fajnie długo siedzi, bo już wypróbowałam na sobie. Słuchajcie, nawet jak jemy czy pijemy, to bez problemu jeszcze ta kredeczka się nie zmazuje. Także najpierw nakładam kredkę. Zobaczcie, ona jest dosyć gruba. Pokazuję Wam z bliska, dosyć gruba. Czy jej jest dużo? Zaraz zobaczymy. No nie ma aż tak dużo, słuchajcie, więc to też trzeba zwrócić uwagę, że nie ma aż tak dużo. Aczkolwiek ja już od półtora tygodnia też nią non-stop się maluję. Natomiast nie jest długa. Zobaczymy, jak ona w ogóle będzie jak będzie się szybko wykańczała. Natomiast okej, sama praca nią bardzo łatwa jest. Czekajcie, zamknę się najpierw pomaluję, później Wam dokończę. Okej, i zobaczcie, namalowałam grubą kreskę. Teraz przepięknie cała ta kredka rozprowadza się na ustach. Naprawdę, słuchajcie, dla mnie jest hicior. Hicior przepięknie wygląda. No i oczywiście można też ją blendować pędzelkiem, także można, wiecie, się pobawić, zrobić sobie kontur i tak troszkę tylko pędzelkiem rozblendować, w środku zostawić swoje usta, swój kolor ust albo położyć coś jaśniejszego. Także tutaj naprawdę jest wow, przepiękny, ten kolor akurat jest numer 02, też Wam mówiłam, że to jest dwójeczka. I teraz z drugiej strony mamy taką, nie wiem, pacynkę, czy co to, jak to powiedzieć. I mamy taki top, który teoretycznie jest topem matowym. I też nam przedłuża trwałość tej kredki. Ok. Teraz trzeba mu dać wyschnąć kilka sekund. No dobra, to teraz podsumujmy. Słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolona z tego, co mam na twarzy. Makijaż jest delikatny, upiększający makijaż 50-latki. Także myślę, że z drugiej strony w komentarzach to samo mi zostawicie, taką samą opinię. Zawsze mi piszcie, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Możecie mi też podpowiedzieć, może chcecie konkretnie jakiś film o czymś zobaczyć, o jakiejś tematyce, napiszcie mi. No i cóż, tak.
lubię siebie taką, bardzo siebie lubię w takim makijażu, także ja się odmeldowuję, lecę na spotkanie. Te wszystkie kosmetyki, może już nie będę omawiać ich na koniec, bo były omawiane w momencie nakładania. Podkład Lancome, jeden z moich w tej chwili ulubionych. Korektor tart to niejednokrotnie polecałam. No i ta kredka, której naprawdę przyjrzycie się. I te dziewczyny, które lubią kredki, i te dziewczyny, które lubią pomadki, bo tak naprawdę ta kredka to jest taka kredko-pomadka. Ona jest tak mięciutka, ona jest tak miła na ustach. Ona jest tak, słuchajcie, jak te usta, jakby jak rozpracowuje się kredkę na ustach, to ma się wrażenie, że usta są jedwabiste, takie bardzo, bardzo, bardzo przyjemne w dotyku, więc polecam, naprawdę polecam kredeczkę. No i, no i tyle. Aha, no paleta, no paletę zawsze polecam, Dessie jest ok. Tutaj w tej palecie właśnie, jeżeli ktoś szuka ciepłego bronzera, to ten bronzer, ja go nie pokazałam, bo ubrałam na siebie bronzer Charlotte Tilbury, ale on jest właśnie bardzo ciepły, dlatego też ta paletka to była paletka, która wyszła z przeznaczeniem na lato. Natomiast mi się bardzo sprawdzają, zarówno róż, jak i cienie mi się sprawdzają, także ja ją też będę używać teraz. Dziękuję ślicznie za dzisiejszy odcinek, zapraszam na kolejny, zapraszam też na TikToka, na Instagrama. Widzimy się w kolejnym odcinku, dziękuję i trzymajcie się.